Znajdujemy się w Muzeum Miejskim w Tuchowie, w sali poświęconej batalionowi Barbara, który w regionie Pogórza Ciężkowickiego prowadził działalność partyzancką, angażując się w wiele akcji, w tym bitew, jak ta jedna z największych partyzanckich w regionie Polski, bitwa pod Jamną. Mam zaszczyt gościć w tym miejscu zacnego gościa, doktora Zygmunta Pertkiewicza, syna bohatera i niezwykłego partyzanta. Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie dzisiejsze nie będzie na partyzanta, a w zasadzie do tego określenia użyłam celowo właśnie nawiązując do tematu naszej rozmowy, do filmu pod tytułem Drzazga. Panie Zygmuncie, jest Pan synem Jerzego Pertkiewicza, wielkiego, szanowanego człowieka, tutaj w regionie bardzo znanego. Ja osobiście nie spotkałam Pana Jerzego nigdy, natomiast chwilę pracowałam w Ryglicach i tam wiem, że rzeczywiście to była postać, do której mieszkańcy, społeczność odnosili się z wielkim szacunkiem. To człowiek, który już od początku swojego życia wychowany był w takiej tradycji patriotycznej. Jego życie oscylowało wokół wartości Bóg, honor, ojczyzna. Wielkiego żołnierza kampanii wrześniowej 1939 roku, trzykrotnie zresztą rannego, a jak sam podkreślał, wielkiego dziecka szczęścia. Człowieka, który służył w Armii Krajowej, działał w Armii Krajowej, w batalionie Barbara. Działał w plutonie Regina 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Walczył przy boku wspaniałych ludzi, o których chyba do końca życia pamiętał i chyba miał wobec nich taki dług do spłacenia. Tutaj we wspomnianej walce, w bitwie pod Jamną, na Jamnej, czy w bardzo krwawej bitwie w przysiłku Dąbry 17 października 1944 roku. Pułkownik, doktor farmacji, człowiek odznaczony wieloma medalami, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej. Człowiekiem, który otrzymał tytuł odznaczenie honorowego obywatela miasta Tarnowa, a także honorowego obywatela gminy Ryglice. Panie Zygmuncie, jak to jest być powiernikiem partyzanckich wartości? Tak, jest to pewna trudność zarazem, bo ja znałem niektórych jeszcze partyzantów, którzy w latach 50., 56-7 osobiście ich znałem, no potem już wiekowo oni odeszli na tą drugą stronę. Niemniej jednak więź, jaka łączyła mojego ojca z nimi, to była praktycznie mówiąc, to była tak rodzina. I tutaj nie ma jakiegoś pojęcia, że no to są partyzanci, to są koledzy z wojska, to są z wojny. Nie. To była jedna wielka rodzina, czego dowodem jest, że już od lat 54-55 spotykali się ci, którzy byli jeszcze na tym świecie, w mieszkaniu mojego ojca, zawsze dzień przed rocznicą tragedii w Dąbrach. To jest zasada. To było oczywiście spotkanie nielegalne. A taka jest prawda, bo to były takie czasy. I potem wszyscy jechaliśmy jakimiś tam wynajętymi samochodami na Dąbry i potem była cała uroczystość. Przy czym to była uroczystość ściśle z osobami, które rzeczywiście były w batalionie oraz część ich rodzin, którą udało się, że tak powiem, ściągnąć. I to pamiętam, że to trwało co roku. Oczywiście pewne wartości etyczno-moralne, które były między nimi do samego końca, to jest coś, co w obecnych czasach jest jakimś takim zjawiskiem
no nie chcę mówić inaczej, jak kosmicznym, bo tutaj wszyscy uważają, że no jest jak jest, dobrze, ale ta strona, ta druga strona jest całkiem inna. To te pewne wartości trzeba wynieść, wyciągnąć, nabyć z rodzinnego domu. To nie jest tak, że się tam nauczę w szkole i w zasadzie już wiem. Nie, to nie jest to, bo w zasadzie to się zapomina. Natomiast nuta patriotyczna, która jest w rodzinnym domu, przechodzi na potomków pod warunkiem, że to się w domu kultywuje. Jeżeli się tego nie kultywuje, no to z czasem to tam jakoś zamiera. Natomiast u nas to było bardzo, bardzo mocno i mój ojciec, świętej pamięci, bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby ta pamięć nie zaniechała się. Między innymi zorganizował takie spotkania, aby pewne szkoły miały patronat albo Armii Krajowej, albo partyzantów Batalionu Barbara, albo partyzantów Regina II. I tych szkół jest w tej chwili 14. W naszym powiecie. Między innymi Lubaszowa. Lubaszowa, no przecież Bistuszowa ma. Bistuszowa. Tego. Zawsze na wszystkie uroczystości związane czy z Jamną, czy z Dąbrami, delegacje szkół przyjeżdżały. To znaczy w okresie, kiedy mogły już przyjeżdżać. No bo to przedtem to było takie to półlegalne, ale jak już się odmroził ten okres takiego niezbyt miłego uczczenia tej pamięci, wszystko szło już pewnym swoim własnym tokiem. Dlatego tutaj mój ojciec, no nie chwaląc się, ma ogromne zasługi, bo w tych szkołach założył również kluby akowskie. Na przykład szkoła w Pogórskiej Woli, która jest pod imieniem Heleny Malosarzówny, ale tam jest ten klub. To jest tak trochę dziwne, ale ponieważ no, szkoła zaprosiła kiedyś tam mojego taty i tam jeździł z wykładami, jeszcze ja jeździłem też, mamy to nagrane. I tam założył ten klub i młodzież do tego klubu wstępuje. A chodziło, żeby ta młodzież mogła przejąć te wartości od osoby, która była tego świadkiem. A nie na takiej zasadzie, że ja sobie poczytam albo w internecie. Nie. Przekaz słowny przez świadka to jest najbardziej trwały element w naszej świadomości. Tu nie ma takiego czegoś, że ja ci powiem, to ci powiem. Nie. Tu jest żywe słowo. Przy czym mój ojciec dość często miał taki harmonogram, że zapraszali go do szkół odnośnie w ciągu całego roku szkolnego. Odnośnie sytuacji, jaka była w czasie bitwy obronnej w 1939 roku, jak również czas okupacji, no i po wyzwoleniu. Wykłady miał w różnych, i u kleryków, i w klubie inteligencji katolickiej, tam to już go tam miał swój cykl. Mówił o obronie Warszawy, bo też brał w tym udział. I wszystkie aspekty, które można było, wyciągnął i przekazał. Dla mnie to był pewien fenomen, bo pamięć mój ojciec miał naprawdę i to wsteczną, i znaczy pierwotną, a tę obecną. Miał niesamowicie, czego dowodem jest, że zawsze prowadził wykłady bez kartki. Na stojąco. Zawsze się pytali, może pan pułkownik usiądzie? Nie. Ja wolę stać, bo po pierwsze lepiej mi się mówi, a po drugie ja was widzę. Pamiętam taki w Lubaszowej. Poza tym, i w Lubaszowej, tak. To wzbudza też taką wiarygodność. Wiarygodność i podnosi jakąś taką estymę, że jest człowiek, który no mógłby usiąść, ale nie. Mówi się o rzeczach ważnych, historycznych, które mają być zapamiętane wśród tych potomnych. Bo oni będą mieli też swoje rodziny i jak oni to, jak to się u nich zaszczepi, to będą mogli przekazać to jako tą sztafetę pokoleń również swoim dzieciom, może kiedyś wnukom i tak dalej. Dlatego będą tutaj w tym pomieszczeniu, mam taką, że tak powiem, chwilę wzruszenia, bo
widzę, że tu jest rzeczywiście żywa historia Batalionu Barbara i chwała osobom, które się, że tak powiem, zainteresowały tym. O plutonie Regina i jego dowódcy pod chorążem Jerzym Pertkiewiczu pseudonim Jazga będzie realizowany, będzie kręcony film fabularny pod takim właśnie tytułem Jazga. U kogo, gdzie, albo też w jakich okolicznościach powstał pomysł na ten film. Czego on też będzie dotyczył? Najprawdopodobniej nie sposób jest pokazać wszystkich wydarzeń, w którym uczestniczył Jazga. Być może, że to będą jakieś fragmenty. Jak to będzie? Mój ojciec napisał książkę, znaczy był zamysł, żeby zrobić trylogię Polesie, Machowskie, Jamna i Dąbry. Zaczął od tego trzeciego. Nie wiem dlaczego, ale może i dobrze, bo tam jest najwięcej materiałów wrzuconych do tej, napisał książkę, która pierwsze wydanie zostało przez Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako materiał historyczno-naukowy dla bibliotek, no i tam częściowo rozprowadzone wśród tych agencji wojskowych. No i drugie wydanie zostało przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, oczywiście w większym nakładzie. I to się rozchodziło bardzo, bo to i szkoły, i ludzie sobie kupowali. Jest tam jeszcze chyba parę egzemplarzy, gdzie można to nabyć, tylko nie ma już na ekspozycji w tej, tylko trzeba powiedzieć, powołać się na mnie i pójdą tam do magazynu i tam wyciągną, bo mówi, że już to, co miało być, to poszło. Natomiast parę tam tych kilkadziesiąt sztuk zostało, żeby tego. Reżyser, pan Dawid Szpara, znał mojego ojca osobiście, bo wcześniejszy film, który nakręcił pan Apoteker, w związku z tym spotykali się u mojego ojca w domu, ja też tam byłem i omawiali. I w ten czas między wierszami mój ojciec pak powiedział, że no dobrze by było, gdyby, no właśnie, gdyby można było ten Dąbry przenieść na taśmę filmową, żeby to pokazać, bo książka się rozejdzie, może będzie kolejne wydanie. A nie wychodził z założenia, że to pójdzie w obieg ogólnopolski. W związku z tym reżyser, pan Dawid Szpara, który napisał, on był tak zafascynowany tą książką, że mówi, że on tego po prostu nie odpuści. Nie odpuści, to jest jego cel honorowy. Już nie dlatego, że to dla mojego ojca, ale to jest dla niego coś, co będzie przekazem dla potomnych. I w związku z tym stworzyliśmy profesjonalny zespół filmowy, którego również ja jestem producentem i cała ekipa, no to jest wiele osób, zajęła się tym. No to chodziło o to, żeby to przede wszystkim opracować cały materiał pod względem logistycznym w tamtym roku, w 2020. I myśmy ten rok nie przemarnowali, bo dopracowaliśmy pewne rzeczy do perfekcji. Pozostała nam tylko jedna w zasadzie sprawa, finanse. Ponieważ budżet, jaki jesteśmy naprawdę taki niewygórowany, to jest około 3,5 miliona, co wszyscy mówią, że za mało. Bo mówię, jakbyś pan powiedział 6-7, to moglibyśmy rozmawiać. Ale film jest pod egidą, że to będzie film fabularny z pewnymi elementami dokumentalnymi. Po to, żeby to podeprzeć. No będą aktorzy zawodowi, będzie dużo statystów, cała ekipa, która będzie na planach. Będziemy kręcić, myśmy wszystkie miejsca już objechali, typu gdzie to będzie kręcone. To jest bardzo ważne, bo nie można brać się za kręcenie zdjęć, jak się nie wie, gdzie jest umiejscowiona akcja. A ponieważ tych akcji jest bardzo dużo, bo oprócz tych spraw, że tak powiem, typowo wojenno-batalistycznych, chcemy pokazać codzienne życie żołnierzy partyzantów.
to, co oni robili, jak przychodzili z akcji, jak odpoczywali, rozmawiali, że już mieli dość jedzenia kaszy z jakąś tam omastą, no bo to było główne jedzenie ich, prawda? No, ale... Na kozówku w jednym dniu mieli troszkę lepiej, prawda? Jak zgadza bez... się, mieli i to był wyjątek. A tak to mówi, ale to przyczyni się do tego. Poza te rozmowy wieczorne, już niezwiązane z samą akcją, ale ich prywatne, bo oni mieli też rodziny. I w związku z tym... lęki. W związku z tym chcieli jakoś uwolnić te emocje po tym całym dniu. Poza tym... W tym filmie chcemy pokazać, co zresztą w książce jest, pewien taki aspekt niezwiązany bezpośrednio z walkami, mianowicie koncert w Bistuszowej. Koncert Bistuszowej, Bistuszowa to była, jakby to powiedzieć, własność Kajetana, czyli dowódcy tego oddziału. I on, tam była jego rodzina. I on zaprosił wcześniej, żeby tam przyjechać i no i pojechali. Tam taki był koncert w Bistuszowej, na pani, jego żona miała tam na fortepianie grała, tam żołnierze śpiewali, tam patriotyczny. Nie mówiąc już o jedzeniu. No bo jak się jadło zupę z talerza, no to już coś, nie? Tak. A nie tylko mnaszka, która nie zawsze była dobrze pomyta w rzece, czy gdzieś tam w jakimś potoku. I to chcemy pokazać. Chcemy ten koncert pokazać. To jest bardzo ważne, bo to jest taki aspekt, który daje nam ten obraz, że to nie byli tylko żołnierze do walki, ale również mieli te swoje takie inne momenty w czasie w tej trudnej walce o niepodległość Polski. I chyba im bardzo potrzebne też. Bardzo im potrzebne, bo to przy okazji niwelowało napięcie. Napięcie psychiczne. Oni mieli pewne zajęcia. Rano wstają, idą na patrole i tak, czy tam akcje przygotowane. To było w takim ciągłym tym. Natomiast i ten film jest tak scenariusz napisany, zresztą bardzo profesjonalnie, bo to cała grupa jest albo po łódzkiej filmówce, albo po katowickiej filmówce. I oni nie robią rzeczy takich typu 15-10 minut, czy jakaś animacja. To jest film fabularny. Nie ma takiego filmu od Małopolski do Podkarpacia i na Śląsku z tego okresu, żeby mógł przedstawić to, jak to było naprawdę. Bo wszyscy, którzy oglądają jakieś tam filmy, to czy Powstania Śląskie, no to jest, to są w zasadzie przeważnie dokumenty. A co innego jest oglądać film fabularny, a co innego oglądać film dokumentalny. I celem jest takim, żeby dotrzeć do młodzieży. No właśnie, wyprzedza pan moje pytanie, więc może je w tym momencie zadam. Pułkownik Jerzy Pertkiewicz kochał młodzież, to pan powiedział też wcześniej. Kochał drugiego człowieka, kochał młodzież, bardzo przypomina mi Jana Pawła II w takiej swojej chyba misji docierania do młodych ludzi. Wydaje mi się, że chciałby ta młodzież była też takim dysponentem tych wartości, które chciałby im przekazać. Mówił do nich prosto, książka zresztą napisana jest w sposób taki gawędziarski i niezwykle przez to bliski drugiemu człowiekowi, no, emocjom, sposób prowadzenia narracji jest po prostu zwykły, ale przejmujący momentami, przerażający momentami, wzbudzający naprawdę wiele, wiele emocji. Taki był Jerzy Pertkiewicz, tak trafiał do młodzieży. W takim razie młodzież dzisiaj mówi się, że jest wymagająca, potrzebuje różnego rodzaju bodźcowania. W jaki sposób państwo chcą młodzież do siebie przyciągnąć i ją przy sobie zatrzymać właśnie poprzez ten film, poprzez sposób kreowania świata? Założeniem w scenariuszu jest to, że narracja będzie na wielu płaszczyznach.
I to od razu było założone, że nie tylko idziemy w jednym kierunku, bo to tylko dla osób, że tak powiem, wcześniej urodzonych, ale również dla młodzieży i przede wszystkim. I tutaj to będzie właśnie ta sztuka magika, bo takich filmów to się, w ten sposób się filmu jeszcze nie robi, a my to chcemy zrobić jako pierwsi, bo sposób narracji, czyli dotarcia do młodzieży tym językiem naprawdę dla nich zrozumiały, bo oni mają ten język taki trochę dziwno-młodzieżowy. Ale mój ojciec... Tak jest. Ale mój ojciec, świętej pamięci, potrafił znaleźć taki język, w zależności od tego, czy mówił do osób starszych, czy mówił do młodzieży średniej, czy nawet do maluchów, czyli tam powiedzmy przedszkolaków. Bo on wiedział, że jeżeli ci najmłodsi pokną tego bakcyla, no to w ten czas coś zostanie. I to był pewien mojego ojca majstersztyk. Ja się uczę. Uczę się tego, bo podpatrywałem i no zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Niemniej jednak chcemy, aby ten film dotarł do ogromnego ogółu, czego ciekawością jest taka, że Telewizja Polska Historia zwróciła się do nas, do zespołu, nie wiem skąd się dowiedzieli, ale się dowiedzieli, z taką propozycją, że jak będziemy mieli ten gotowy film, że oni to puszczą w sieci ogólnopolskiej. To jest bardzo ważne, no bo czy to będzie jedna edycja, czy druga edycja. Także tu mamy to na papierze, nie ma tam jakichś słownych, jest to dokument. Drugą taką sprawą, która też nas zdziwiła chyba jeszcze bardziej, to była sieć Netflixa. To już dla mnie to już jest czarna magia. Jak oni to wyczaili? I oni powiedzieli, że oni bardzo chętnie to puszczą w sieci ogólnoświatowej. Tam sobie wersję zrobią, powiedzmy też angielską, napisami, ale powiedzieli coś jeszcze więcej. Że jeżeli ten film przejdzie, że tak powiem, z pewnym dobrą opinią, to oni są zainteresowani, żeby z tego filmu zrobić serial. I to od razu powiedzieli, że na wstępie to muszą być 2 sezony. To nie może być 1 sezon, czyli powiedzmy 12 odcinków w sezonie, 24. To oczywiście z zrozumienia. Bo jak się ma film, ma się całą akcję, to w tych serialach będzie można rozwinąć to, co myśmy nie mogli z książki wyciągnąć, no bo w 90 minutach tego nie zrobi. I w związku z tym zrobienie serialu to już jest troszkę łatwiejsza sprawa. I to mam nadzieję, że ta propozycja zostanie pięta, bo jednak Netflix to jest coś. Dystrybucji, która chyba teraz... Na cały świat. I to jest na cały świat. Oni zresztą, tylko mówię, mają wymogi. Oczywiście to musi być w pewnym standardzie. Zresztą my będziemy kręcić to w standardzie tym najwyższym. Nie jakieś takie tam analogie tego typu, bo tego wymaga technologia potem odtwarzania. A Netflix ma rzeczywiście szczególne wymagania i my to sprostamy już na samym początku. Film będzie kręcony w tym standardzie. Nie ma tam potem przerabiania, konwergencji i tak dalej. Nie ma tego. Dlatego tutaj jest to duże dole do popisu. Poza tym, zamierzeniem naszym, również w czasie kręcenia scen poszczególnych z filmu, jest zaproszenie na plan filmowy gospodarzy danego terenu. Na przykład w Ciężkowicach będziemy kręcić w Skamieniałym Mieście, bo znaleźliśmy takie fajne miejsce w jednym z tych takich ujęć, jak to się mówi, zaświatów. No, powiem tak już w tajemnicy, że to chodzi o wąwóz czarownic. No, to jest taka... No, oczywiście to ma być przygotowane wszystko technicznie, bo to już nie jest tak, że przyjdziemy, kręcimy, nie? Bo to można albo w nocy najlepiej, no. Ale albo bardzo wcześnie rano, albo tuż przed zachodem słońca. Bo chodzi o światło, chodzi o to. Czyli tam się potem elektronicznie to zrobi, przerobi, ale chodzi o to ujęcie, bo to będą takie elementy, że ci, co zmarli, będą się ukazywać. No to taka ciekawostka, która w zasadzie
nie jest jeszcze popularyzowana. Więc mam nadzieję, że młodzież to złapie. Panie doktorze, myślę tak, że panu, filmowcom, tym, którzy będą realizować film, ale i młodzieży, odbiorcom tego filmu przyjdzie się zderzyć z tym tragizmem, który podczas tej II wojny światowej końcówce się wydarzył na Jamie, który przechodzi wszelkie wyobrażenia. Jak czytamy o Jamnej, o łunach nad Jamną, o palących się domach, stajniach, stodołach, o osobach rozstrzeliwanych, o krwi płynącej tam, o matce wychodzącej z dzieckiem, do której strzela ludobójca Niemiec, wreszcie o Dąbrach, o stodole, o zdradzie, która nastąpiła, i znowu ogniu, i znowu krwi. No to są rzeczy, no, które trudno sobie wyobrazić, kiedy dzisiaj stoimy w tych miejscach. Nawet nasza wyobraźnia ma pewien problem i dylemat, żeby zobrazować sobie to, co w tym czasie się tam działo. Tak, no bo jedne z tych ważnych elementów w tym filmie są sceny batalistyczne. No bo tam jest cała pirotechnika. To nie jest takie tam podpalenie jakiegoś krzaka, tylko to trzeba zbudować, a potem to spalić. I to trzeba zrobić za jednym zarazem. Nie możemy zrobić z tego dubla. Bo to nie jest film o takim budżecie, że no by coś nie wyszło, to możemy. Nie. To musi być zrobione raz perfekcyjnie na parę kamer. No bo to potem w montażu to wszystko będzie. Bitwa pod Jamną, wzgórze 530, no to już jest całkiem inna historia, jeśli chodzi pod względem technicznym, bo to jest na otwartym, że tak powiem, przestrzeni. Natomiast Dąbry to jest, konkretnie mówiąc, ta stodoła. Płonąca stodoła, która będzie no, pokazywała ten tragizm ostatnich chwil życia partyzantów. I o to nam chodzi, żeby to było oczywiście nie w sposób taki bardzo agresywny pokazane, bo żeby ludzie nie odwracali głowy od sceny, bo to tylko żeby to było tak zrobione i to jest właśnie sztuka reżyserska, którą postanowił to tak przeprowadzić, żeby było to przyjęte w sposób naturalny. No, była ta tragedia, ma swoje oddźwięki i należy na tym po prostu pochylić, a nie na takiej zasadzie, oto było okrucieństwo, krew się lała z ekranu. Nie, to nie jest to. Natomiast ten pierwiastek tragizmu musi być zachowany. To tutaj nie ma takiej możliwości, że jakiś tam pójdziemy na skróty, tu obetniemy, tu dołożymy. I oczywiście w tym wszystkim, w tym całym filmie jeszcze jest jeden element bardzo ważny. Muzyka. No właśnie. Muzyka. Bo nie sztuka wziąć tam ściany z jakiegoś archiwum. To musi być muzyka, to audio musi być tak poprowadzone do zależności od tego, jak to się dzieje. Jest to bardzo trudne. Czy jest już pomysł na muzykę? Oczywiście, że wszystko już jest opracowane. Wszystko. Tylko nie ma... Wiadomo, to nie robię. No, ale jest wszystko opracowane tak, że nie ma już tam takich... Oczywiście może jeszcze coś dojść. No bo w każdy dzień niesie jakieś tam inne nowinki, ale niemniej jednak jest to już opracowane. Mamy już pana, który to będzie nam skomponuje tą muzykę. Tak samo do pana Potekera była muzyka specjalnie zakomponowana. Bo były takie przymiarki przy montażu tamtego filmu, że ale ta muzyka psuła to po prostu. Więc poprosiliśmy takiego osobę, która zajmuje się i zrobiła to pięknie. No film jak film jest naprawdę historyczny. Wracając do Batalionu Barbara. Film, który w pierwszej wersji miał tytuł Dżazga. Dżazga to jest pseudonim mojego ojca. Tak. Ale myśmy stwierdzili, że troszkę za mało jest w tym tytule. I stwierdziliśmy, że tytuł filmu będzie Dżazga w stronę chwały. O, piękny. I to daje ten taki aspekt patriotyczno-historyczny.
dla wszystkich, którzy będą już wiedzieli, że to nie jest jakiś tam partyzancik, tylko to jest ktoś, kto walczył w batalionie Barbara w oddziale Regina 2, bo był jeszcze oddział Regina 1. No. I tak to wyszło. Przy czym ktoś zapytał się kiedyś, no a kto to, jacy byli żołnierze w batalionie Regina 2? Otóż tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że to byli ludzie, którzy byli spaleni z możliwością powrotu do domu rodzinnego. Bo po rozkazie dowódcy okręgu tarnowskiego batalion został rozformowany i zostały dwa bataliony tych tak zwanych ludzi spalonych. I oni, tamci mieli walczyć, że tak powiem, pozostali indywidualnie, natomiast ci zobowiązali się, że będą walczyć do końca. I dlatego to jest też oddanie czci i honoru tym, którzy mieli odwagę iść dalej po to, żeby nie narażać własne rodziny, bo to są konsekwencje. Cóż z tego, że ja wrócę do domu, jak za chwilę będę miał żandarmerię czy jakieś tam inne gestapo. Bo to nie sztuka. Wiele osób z tego batalionu pojechało w różne strony Polski, po to, żeby ślad zaginął. Jeden do Szczecina, drugi do gdzieś tam w Gdańsku, który był. I tam już trudno było ich znaleźć. Natomiast mój ojciec no, troszkę się ukrywał dość mocno, no bo nie mógł wrócić do domu, bo to niestety takie były czasy. Ale jakoś to się... Przyszł taki moment, kiedy był odwrót. W związku z czym wyczuli, że można to zrobić i wrócili. Także to jest taki element, który daje światło, że to nie tylko sama walka, ale również na to, co ci te rodziny tych partyzantów, rodzice, nieraz żony, nieraz dzieci, mogły przeżywać w momencie, kiedy on by wrócił. Jako spalony, prawda? Tak się to określa. Zresztą to w książce jest napisane. Także tutaj jest to będzie bardzo mocno wyszczególnione, zwłaszcza, że odwaga i heroizm tej grupy, tych dwóch bohaterów, Regina 1 i Regina 2, był niesamowity. Oni szli, jak to się mówi, na całego. Tu nie było taryfy ulgowej, że słuchajcie, zrobimy to jutro. Nie. To po prostu była akcja, trzeba ją zrobić. No. Dokładnie. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co pan doktor powiedział na temat tej konstrukcji filmu. Tam jest paralela dwóch światów, świata dawnego i świata współczesnego. One się zdają być skontrastowane pewnie obyczajowo, pewnie pod względem wartości. Ale czy to jest tak, że na samym końcu te dwa światy mają się do siebie zbliżyć? Czy ten Piotr, młody człowiek, z którym chyba może utożsamiać się, czy będzie mógł utożsamiać się młody człowiek sprzed ekranu, przechodzi jakąś przemianę i coś się w nim dokonuje i te dwa światy, czy świat współczesny zaczyna młodych, zaczyna rozumieć ten świat? Tak, bo takie jest założenie tego filmu. Nie wiem, czy, no, powiem już tak w ogólnym skrócie, że zaczyna się wątkiem współczesnym, potem przechodzenie w sposób, no, oczywiście to jest sposób narracji, w sposób wojenny i na końcu ten sam człowiek, ten potomek kończy ten film na zasadzie takiej, że składa kwiaty na grobie. No i to jest takie połączenie tych narracji. Jest to pewna sztuka, no mam nadzieję, że nam się to uda. Ale piękny pomysł w ogóle. No bo tak, bo zacząć od razu wojną, to by to było takie trochę... No coś by tu brakowało. Coś by tu brakowało. A jednak zacząć od współczesności, to będzie krótkie wejście. To nie będzie trwało tam 15 minut. Po to, żeby można było dalej nawiązywać do tego, co się potem działo. Zobaczą wszyscy, że to będzie pewna sztuka magika. Czekamy z niecierpliwością. Ja sama tutaj
zapoznając się z materiałami, które mamy dostępne, informującymi o filmie, połknęła mnie z wielką taką ciekawością i głodem, który we mnie zostaje chyba do samego końca, kiedy film powstanie. Ale wydaje mi się, że to jest też dobry pomysł na to, żeby rzeczywiście tego młodego widza mieć ze sobą. Znaczy, młody widz na pewno będzie, bo tak jest założenie w tego filmu. Natomiast chodzi o to, żeby on to odebrał właściwie. On, to nie o to, że on wyjdzie z kina i jest happy. To nie o to chodzi. On musi mieć czas na to, żeby to w jego świadomości się to jakoś tam dojrzewało w sposób taki, że no minie tam dzień, dwa, tydzień, jakieś tam chwila refleksji i to wróci. Bo zapisanie w świadomości, właściwie mówiłem krótko, w podświadomości młodego widza, no to jest pewien element dość ważny, bo on ma troszkę całkiem inne spożywanie świata. To też film, który podejrzewam, na który będą chodzić szkoły. Znaczy chcielibyśmy bardzo, Wszyscy musimy wszystko zrobić, żeby tak było. Żeby tak było, ale myślę, że tutaj, że będzie się cieszyło to rzeczywiście zainteresowaniem. Moje pytanie brzmi, czy obudowa taka metodyczna dla szkół, czy jest planowana? Oczywiście, że jest. My musimy dotrzeć jeszcze do Ministerstwa Edukacji, po to, to tak było z powstaniem warszawskim, gdzie był prikaz, macie iść, bo to nie chodzi o to, żeby tam te bilety odcinać, to nie o to chodzi, tylko żeby pokazać to. No bo będzie to w telewizji, bo najpierw będzie w telewizji, a potem dopiero w filmie, nie odwrotnie. Bo niektóre osoby starsze nie będą mogły, prawda? Natomiast młodzież oglądnie, no może wyskoczy tam powiedzmy do pokoju, coś, urwie mu się akcja, a to jak będzie musiał iść do kina, to on będzie musiał wysiedzieć te półtorej godziny. I teraz pedagodzy mają rolę swoją. Czy to tak przepuścić? Czy zrobić z tego lekcję historii? Bo bardzo ważne, bo znaczy ja też uczyłam młodzież i chodziliśmy na filmy historyczne i to jest bardzo ważne właśnie wesprzeć tutaj to ciało pedagogiczne i rzeczywiście duża rola tutaj jest nauczyciela. Czy po prostu to będzie wyjście do kina? Oczywiście, oczywiście to jest wyjście do kina, na co młodzież bardzo chętnie pójdzie. No bo zakładałem po tych okresach tych pandemicznych, które mam nadzieję, że znikną, będzie inna rzeczywistość i w ten czas zacznie się chodzenie do kina. A ponieważ jak to będzie, że tak powiem, w ramach zajęć szkolnych, no i potem pani powie tak, no uczniowie, co o tym myślicie? Jakie macie spostrzeżenie? I teraz jest ważny ten przekaz o tych wielkich postaciach tego czasu. To tak jak Jerzego Bartkiewicza, pana ojca, prawda? To są wielkie postaci, niesamowite osobowości, heroiczne, a równocześnie mające no, nieprawdopodobne postawy. Ojciec przeszedł przecież całą II wojnę światową od kampanii wrześniowej po jej zakończenie. No, ale później się okazuje, że wywalczyli Polskę i nagle stoją osamotnieni na grobach swoich kolegów. Nie mogą tego manifestować, nie mogą, czują się z tym no, na pewno źle. Próbują działać, tak jak ojciec, w harcerstwie, tam przekazywać następne wartości, które wyłączą się z patriotyzmu, z Polską, z wolnością, z niepodległością. Czyli de facto nie mamy niepodległości. Mój ojciec, ponieważ był harcerzem, a mówiąc tak dokładniej, był jednym z uczestników w 1933 roku zlotu światowego skautingu w Budapeszcie, gdzie poznał osobiście Baden-Powella. I on dla niego to był taki wzór harcerstwa. To był skauting, ale to się potem przemianowało w Polsce na harcerstwo. Teraz zaczynają wrócić do skautingu, ale to jest inna historia. I w ten czas powiedział, że jak się nie da, mówię o czasach 50., nawet zaraz jak po dojściu do władzy Gomułki, kiedy była ta odwisz, to jednak były pewne ograniczenia. I on stwierdził, że
Młodzież harcerska może bardzo wiele zdziałać, bo to jest młodzież, która jest w ówczesnym sytuacji politycznej tym kwiatem, który ma poprowadzić dalej tą Polskę. Czego dowodem jest pomnik na Dąbrach. Oczywiście nie było mowy, żeby pomnik powstał w latach 50. Nie było szans. No więc stwierdzono, że pomnik nie będzie, ale będzie kamień taki na ziemi. Z tam napisem. No to też były władze tych komitetów stwierdzili, że nie da to, ale to robią harcerze. No i tutaj zamknęliśmy im buzię, że no jak to młodzieży odmawiać? I tak się zaczęło. I w archiwum mamy ten pierwszy kamień, który odsłania zresztą Skałka, ten, który uratował się z tych Dąbrów, odsłania to. Oczywiście to było wszystko nielegalne, pod przykrywem nocy. Byli tam harcerze, ci tak już dojrzali i odsłaniało to odsłonięcie. Oczywiście była też również żona pana świętej pamięci Łuczkiewicza z Ciężkowic, która też tam miała w tym udział. I tak się zaczęło z tym pomnikiem. No, ten kamień może być na ziemi, no może być, ale trzeba go trochę do góry podnieść. I znowu na tej zasadzie on się tam podnosił, aż się podniósł. Podniósł się do tego momentu, że zmieniła się już polaryzacja polityczna i już tutaj w zasadzie, i to prowadziła 10. Tarnowska drużyna harcerek. Także już nie mieli się do czego trzepić. Oczywiście nikt tam z władz nie finansował, to od razu mówię, bo to nawet oni nawet nie mogli tego zrobić. Nawet może tam coś prywatnie, ale tak nie. I to dawało ten taki bodziec, że my idziemy do przodu. No i ten pomnik stanął w tym miejscu, gdzie była ta stodoła. No ale z biegiem lat, kilkadziesięciu lat, ten pomnik, właściwie ten kamień na górze, no i te napisy z takiej blaszki, takich blaszek, no cienkich, no korodowały. I mój ojciec stwierdził, że dobrze jest, ale trzeba coś z tym kamieniem zrobić, bo on zaczął odpadać tam, łuskać się, no korozja, prawda, wieczna i ta deszczowa. I zrobiliśmy, to już było legalnie, wziął kamieniarz, to ładnie to wyrównał, tam obciosał i w to miejsce daliśmy tablicę z tą samą treścią granitową i ona tam jest umieszczona. I to już jest na wieki wieków. Przy okazji jeszcze tam zrobiliśmy taką tablicę, taką no powiedzmy 2x A0 o historii. Także ktoś przyjdzie tam i poczyta, jest również znak i QR, czyli można sobie zrobić zdjęcie i doczytać większej historii. To są takie detale, ale to już jest zrobione. Mnie się tak teraz kojarzyło, kiedy mówimy o młodzieży. Zobaczcie, jak to pokolenie Kolumbów, to pokolenie II wojny światowej, jak oni świetnie potrafili rozmawiać z młodzieżą. Pan Jerzy Pertkiewicz, Jan Paweł II. To była ta dbałość o dialog, kontakt z młodzieżą i pewnie te wydarzenia, które ich spotkały w życiu, spowodowały to, że uznali, że tak ważne jest przenoszenie tych wartości, a może to zrobić młodzież. No i tak mi się wydaje, że ja jeszcze miałam to szczęście, że pamiętam, jak babcia opowiadała czasy II wojny światowej. Moje dzieci już nie będą miały tego szczęścia, prawda? W sensie szczęścia, no tutaj użyłam tego słowa, bo to jest tak, jak pan powiedział na początku, to jest całkowicie inny przekaz niż to, co czytam, niż to, co często widzę, chociaż obraz wydaje mi się bardziej dzisiaj oddziałuje na młodego człowieka, a inaczej jak ktoś opowiada, czasem zachwieje mu się, zadrży głos, z oczu popłynie łza, no zupełnie, to jest zupełnie coś innego. No jest to rzeczywiście coś, co ma w sobie ten taki element tego takiego głównego przekazu, bo wszyscy, którzy, i tu jest trzeba powiedzieć, bo trzeba umieć słuchać. To też prawda.
bo być przyjacielem i pokazywać. I pokazywać. Bardzo trudne, bo mamy szum. Bo mamy ogromny szum, a dotrzeć słowem do ludzi, do młodzieży, która chce to słuchać i ona jest otwarta, jej świadomość, bo dzisiaj mówimy o bardzo ważnym, no bardzo ważny temat. Dlatego tych prelekcji było po prostu mnóstwo. Mnóstwo i to ze slajdami pokazywane. Ja tu opracowałem pewne rzeczy i szło to na ekran i ja zarówno poszczególne te dziedziny, czy tam obrona Warszawy, czy tam powiedzmy, no bo w obronie Warszawy, no mówi się, ale rzeczywiście jakie było uzbrojenie. Tak. I to na slajdach było pokazane. No więc młodzież od razu oczy im wychodziły z orbit. Mhm. To takie coś było? No takie coś było. Przecież to jest słynny nasz polski samolocik, nie? No myśmy mieli taki samolot? Który zrzucał bomby? No był Łoś, prawda? Między innymi też. Albo granaty robione, prawda? A, to były. To były słynne. One były robione. Ja już zapomniałam w tym momencie. Sidolówki. Tak, właśnie. Oczywiście. One były robione na zakładach mechanicznych. Tak. Tak, oczywiście wynoszone. I wbrew pozorom były bardzo skuteczne, bo po prostu niekoniecznie zabijały, ale robiły szum i strach i dawały taki efekt, że coś się dzieje, trzeba stąd uciekać. No ale sidolówki to była broń nie do podrobienia. Sidolówki, tak. Tak wracając jeszcze do pana Jerzego Protkiewicza, do Jana Pawła II, oni mieli coś sobie takiego, że stwarzali taką formę, to znaczy byli w ogóle przyjaciółmi młodzieży, prawda? Oni się z nimi zaprzyjaźniali poprzez dialog z nimi, poprzez mówienie do nich, rozmowę z nimi i komunikację. To są takie rzeczy no, niezwykłe i to są takie ewenementy. No tak, ja zawsze mówiłem do mojego taty, ty masz pewną aurę. Nie wiem, czy ja ją mam, bo nikt mi tego nie powiedział, ale masz taką aurę, która roztacza się... To my panu mówimy teraz, mają pan i to bardzo dużo. Która się roztacza wokół niego i jak się spotyka, obojętne z kim na ulicy, czy w sklepie, czy w szkole, czy gdzieś tam na jakimś takim spotkaniu. Nawet miał spotkanie z dziećmi z tej szkoły głuchoniemych. Ktoś powiedział, a po co nam poszedł? No po coś tam poszedł? Nie, bo mimo, że oni byli głuchoniemi, poszedł tam tłumaczył, migom mi tłumaczony i było godzinne spotkanie ze slajdami. Wszyscy otwierali buzię, no bo wiadomo, cisza, wiadomo. I dawało taki efekt, mój ojciec opowiadał, oni zostali zahipnotyzowani. I to nie tylko tam, ale również osoby w podeszłym wieku, które no, przeszły tą wojnę w sposób taki, a nie inny, zawsze słuchały to i mówi, dowiedziały się coś, czego w takiej formie, żeby to można było zarejestrować w sobie. Mało tego. Przekazać to następnym, czy powiedzmy wnukom, jak tam przyjdą opowiadanie. Wielokrotnie te powiedzmy babcie czy dziadkowie to opowiadały na spotkaniach z moim ojcem, że jak przyszli do nich wnuki, to babciu powiedz jak tam czy dziadku, jak tam było z tymi hitlerowcami. No bo tak uczono. No hitlerowie to hitlerowie, a nikt nie mówi, że to jest Niemiec. No i wtedy nastąpiło to wyjaśnienie, jak to było. Oczywiście z elementami takie, żeby ta babcia czy dziadek trafił. Zresztą to oni to robili dobrze. I mój ojciec to samo, nie tylko, że w stosunku do nas, do mojej siostry, ale również do tej młodzieży. I co ciekawe, mój ojciec nie miał wykształcenia pedagogicznego. Nie miał. No tak. Ale dostał medal Komisji Edukacji Narodowej. Tak, i chyba taką najważniejszą wartością dla niego był człowiek. I to jest chyba, miał zawsze czas dla tego drugiego człowieka i dać siebie innym, prawda? Tak, poza tym dostał oznaczony medalem
Korczaka, czyli dla tych, tak, najmniejszych. No to nie jest takie, że tam każdy dostaje. To dostaje pewna kapituła, która przyznaje rzeczywiście i to mój ojciec mówi, nie przypuszczał, że te dwa medale dostanie w usłupku swojego życia. No, jeden wręczyła pani minister, a drugi jakiś tam przewodniczący tej kapituły. Co nie znaczy, że innych medali nie, i orderów nie, jak to się mi nie pochwalą. Przy czym dla niego, on zawsze mówił, że dla niego najważniejszy jest Virtuti Militari i Krzyż Waleczny. Nie dlatego, że Piłsudski miał to zawsze, że na zdjęciu jest, ale no i potem był medal wojska i takie rzeczy. I oczywiście krzyże harcerskie. Czego dowodem, że był harcmistrzem i doceniono to. Natomiast z tych tak zwanych krzyży biało-czerwonych, ja to nazywam, no to ten taki krzyż oficerski, no, dostał to od prezydenta, byliśmy tam i Komorowskiego zresztą, bo prezydent Komorowski, znam prezydenta Komorowskiego, bo on był harcerzem. I mój ojciec, jak zwracał się do niego, nie mówił do niego, panie prezydencie, druhu prezydencie. Piękne sformułowanie. Tak, bo harcerzem po przyrzeczeniu już się do końca życia jest. I to nie wiadomo, nieważne, czy to jest prezydent, czy jakiś tam pan, który rozwozi śmieci. Jak on jest harcerzem, to on jest harcerzem. I on wie o co chodzi. I dlatego w momencie, jak mu tam w Belwederze, czy Pałacu Prezydenckim wręczał to, no powiedział, dziękuję panie druhu prezydencie. A wcześniej, jak był marszałkiem, to spotkali się na takim kominku w sali lustrzanej, tam było i to też jest nagrane gdzieś tam wszystko. No to siedzieli obok siebie, rozmawiali jak druh z druhem. No, nie przypuszczaliśmy, że tak potoczą się losy, ale co ciekawe, że zawsze pamiętał o moim ojcu. Jak były jakieś urodziny, imienny, jako prezydent pisał do niego taki adres okolicznościowy, mamy to wszystko w dokumentach. Druhu, nie panie. To jest, i to już tak zostaje. To nie są takie już chwile takie, no bo tak wypada powiedzieć. Jak jest druh, to jest druh. Czy druhna. Natomiast to samo dotyczyło również ministra obrony narodowej. Poprzednich układów też zawsze pisał na urodziny czy na rodziny taki adres, to szło pocztą wojskową, przynosili wojskowie do ojca. No oczywiście przy okazji była rozmowa przy stole, no, tak. Ale dawało to taką satysfakcję, że jednak tam na górze ktoś nad tym trzyma rękę. Ten palec, żeby to nie zginęło, to mówię, czego dowodem była ta pierwsze wydanie tej książki. No bo tak to w zasadzie nikt się tym nie interesował, no książka jak książka. Ale co przykre w tym wszystkim jest takie, że w Tarnowie żadna księgarnia tej książki nie chciała zamówić. To jest przykre, ja to mówię bardzo wyraźnie, bo gdyby to chodziło o jakiegoś pana Eksińskiego, to jeszcze, ale tu honorowy obywatel, bohater pewnych walk partyzanckich. Ja byłem w każdej księgarni, jaka była. I pokazywałem to. 10 ściągnijcie. Już nie, to pójdzie jak woda. Dobrze. I nie ściągnęli. No to od razu świadczy, że coś tu jest nie halo. Tak. Nie halo. Gdzieś się gubimy dalej historycznie. Gdzieś się gubimy. Przy czym to nie byli ludzie w księgarniach tacy młodzi. To byli tacy, powiedzmy, wieku średnio 50. Natomiast którzy coś już tam wiedzieli, ale stwierdzili, że im to nie pójdzie. Dlatego tak ważnym jest przypominanie o tych postaciach, o tych wielkich autorytetach polskich. I jeszcze dodam, jeśli mówię o tym temacie, jeżeli powstanie, mamy taki zamiar i już mamy rozmowy z Muzeum Armii Krajowej, która też interesowana jest tym, że jak się film uda, to oni zrobią kolejne wydanie i do każdego wydania dołożymy płytę z tym filmem. Ale pod warunkiem, że najpierw młodzież pójdzie do kina.
liczebność będzie decydowała, tak? Tak, 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 bo to można sobie, ale to już był dokument, nie? To jest taki nasz zamiar. Zresztą muzeum stwierdziło, że tu w ogóle nie ma o czym mówić, wiadomo prosto. No, także to, tak to wygląda. Panie doktorze, dla Ani, dla mnie to jest wielki zaszczyt móc rozmawiać z panem. Dziękuję. Dla Kuriera Tuchowskiego, czyli naszej gazety, dla Domu Kultury, tym bardziej, że jeżeli będziemy mieć tą możliwość kontynuowania z panem czy z osobami, które będą realizować tą produkcję filmową dalej i na bieżąco informować naszych mieszkańców poprzez Kuriera Tuchowskiego, ale również poprzez profil Domu Kultury o realizacji tej produkcji aż do finału, szczęśliwego zakończenia i premiery. No, pięknie by było, gdyby jeden z pokazów premierowych byśmy mogli przyjąć w kinie Promi w Turowie. Byłoby to też wielkim zaszczytem dla nas. Za dzień dzisiejszy serdecznie dziękujemy i ja do następnego spotkania. Również chcę jeszcze dodać, że nie mamy jeszcze ustalonej miejsca premiery, bo to zależy od toku rozwoju całej sytuacji. Natomiast na pewno do Tuchowa przyjedziemy, może to już nie będzie premiera, ale pokażemy ten film. Bo wiele miejscowości jest zainteresowanych, żeby puścić to w swoich tam domach kultury, czy jakichś tam świetlicach. No i do szkół chcemy dojść przy okazji. Bo to nie każdy pójdzie, ale żeby to oglądali w tej pełnej fabule. To jest rzecz, która będzie takim akcentem przekazania tej pałeczki do następnych pokoleń. A my będziemy zapraszać młodzież i z Tuchowa, i z regionu Pogórza Boskina, Promi w Tuchowie, z naszego Domu Kultury. Korzysta młodzież i z Trzypinnika, i z Grumnika, i z Ciężkowic. I bardzo chętnie przychodzą w związku z tym. Na pewno będziemy tutaj będziemy współpracować i będziemy to młodzież zapraszać. To się bardzo cieszę, bo myśmy już objechali w zasadzie wszystkie gminy, przez które przechodził Batalion Barbara, co niektóre gminy się, że tak powiem, troszkę wycofały. Nie wiem dlaczego, ale one do nas wrócą, jak zaczną robione zdjęcia. Bo taka jest zasada. Jesteśmy pewni z tego. Tak. I tutaj nie będzie uprość. Po prostu jak widzą, że już jest, coś już jest, no to wtedy będą pukać, no chcemy też być. No mimo, że pierwotnie powiedzieli, że nie, albo nie mieli czasu na rozmowę, a dostali wszystkie materiały, wszyscy dostali jednakowe materiały. Powiem jeszcze tylko tyle na zakończenie, że pan marszałek Małopolski przyjął nas bardzo przyjemnie, w bardzo krótkim czasie. W ciągu 3 dni byliśmy u niego w gabinecie z całym zespołem. Był osobą, która niesamowicie była zainteresowana tym. On pochodzi w ogóle z Sądeckiego i mówił, że zrobi wszystko, żeby to też rozpropagować. No, mamy zresztą patronat, także tutaj pewne rzeczy już się toczą. To nie jest tak, że my jesteśmy w zaświatach, tylko my już idziemy do przodu. No bo chcemy, żeby nas widziano w tym sferze medialnej, a nie tylko tam gdzieś jakiś tam ktoś coś komuś powiedział, słuchaj, coś tam się kręci. Wszystkie gminy, które nas przyjęły w sensie takim, poprosiły również o materiały, żeby oczywiście dozować tam pewne informacje, zresztą bardzo dobrze, no to tu nie będzie jakiegoś tam powtarzania się, że wszystkie gminy mają to samo. Bo o to chodzi, żeby to było, w to spektrum było dość duże, a nie tylko jakieś takie wąski kanalik i nic więcej. No bo czytając jakieś tam gazety, czy tam periodyki, no każdy czeka na coś tam, prawda? A jak to będzie napisane, ciąg dalszy nastąpi na końcu, no to w ten czas, musimy przypilnować. Tak. Ja sama osobiście czekam z niecierpliwością na ten film. Też tutaj właśnie chciałam serdecznie podziękować za rozmowę, za możliwość w ogóle przeprowadzenia rozmowy z panem i przybliżenia się do tej historii II wojny światowej jeszcze bardziej, bo to też jest coś, co zawsze mnie interesowało. No ja też się bardzo cieszę, bo takie spotkania jak dzisiaj, nawet tak powiedzmy bez jakiegoś tam wielkiego szumu, daje takie ogólne odprężenie, że są osoby, są
instytucje, których to interesuje. Nie jakieś takie, no przyszedł, powiedział, do widzenia, nie? No właśnie. Nie. To ma zostawić trwały ślad. Po to, żeby to potem przekazać. Także ja dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję panu dyrektorowi. Mam nadzieję do następnego razu. Jasne. Będziemy prowadzili tę sztafetę, że tak powiem, bo jesteście pierwszą gminą, przepraszam, domem kultury, który do nas się zwrócił w takiej formie. Bo pozostałe gminy to proszą bardzo o materiał, ja im to przesyłam, oczywiście to się redaguje, tam powinno, bo tam ileś tego. I oni to już będą teraz, na przykład Ciężkowice już są zainteresowane bardzo, nie dlatego, że tam są wybory. No a przewodniczącym rady jest osoba, która startuje do wyborów. I, nie, no ja rozumiem. Ja jestem człowiekiem dzisiejszym. I chwała mu tato. I on bardzo, bardzo prosił, żeby dawać, a poza tym zaprosili nas na spotkanie. Zresztą ten pan jest z Falkowej, w związku z tym bardzo tak. Niedaleko i on, to jest on powiedział, w linii prostej. Ale on powiedział również tak, że w tym batalionie byli członkowie jego rodziny. I on jest tak emocjonalny, że jak się dowiedział w ogóle o tym, to od razu do mnie zadzwonił, że nie ma problemu natychmiast, że mi spotkanie. Panie przewodniczący, nie tak od razu, bo nie możemy jutro, bo mamy. Ale umówiliśmy się i byliśmy tam u niego, byliśmy tam w urzędzie i w ten poniedziałek jesteśmy zaproszeni do Komisji Kultury, Oświaty i coś tam jeszcze z prośbą o przedstawienie tego, bo to chodzi o fundusz. Fundusz. Bo jak komisja zaakceptuje, no to Rada Gminy klepnie. Taka jest procedura. Ale on tam mówił, że, bo on dzwonił do mnie, że opowiedział, ale mówi, a jak przyjdzie ktoś z tego zespołu, czy przyjdziemy wszyscy, to nieważne, to będziemy mogli te powiedzmy pół godziny wśród tego całego programu, przysłali mi program, jesteśmy drudzy, no bo tam nie będziemy siedzieć cały czas, nie? No, to są ich sprawy tam. Przedstawimy to, naświetlimy pewne rzeczy i już ci ludzie będą widzieli, że to nie jest takie płaskie. No bo mówisz tak ogólnikowo, my mówimy konkretnie. Tu nie ma czasu na baju. No, a jeszcze powiem Państwu na końcu już, bo mało kto wie. Mój ojciec napisał również bajkę. O. To takiej informacji nie dotykało. Napisał bajkę, którą ciekawe, że poprzedni burmistrz Ryglic, jak się dowiedział o tym na spotkaniach, od razu powiedział, drukujemy. I została ona wydrukowana, jak to w paśmie Bramki. Coś takiego, tak jest. Tak. I to jest, ta bajka jest wydrukowana oczywiście bez ptaszków. Ja mam to oczywiście do bajkę, ja ją sobie zeskanowałem, oczywiście z tego. A to tak mi z ciekawości, a to napisał dla swojego wnuka. Językiem dziecka. Dziecka, piękne. To jest bajka o myśli króliku, o orle i tam są te elementy historii. Jak to powstało godło polskie, tak to się było. No jest to naprawdę, to było takie jego, taka odskocznia, no coś dla tych dzieciaków musi zostawić. Ciekawostki są właśnie takie ciekawe, jak mówimy o pułkowniku Jerzym Bartkiewiczu, prawda, bajka, napisana bajka. I pisze bajka, piękna rzecz. Bajka myśli króliku. Farmaceuta, harcerz, żołnierz niezwykły, bohater w ogóle. Człowiek, który chciał po sobie zostawić też coś dla dzieci. Tak, prawda? Dokładnie. I przyjaciel wszystkich. Młodzież, no, dzieci. To znaczy, dobrze to się ukazało, nie wiem czy znajdziemy, to nie jest takie duże, ale pięknie, napisane pięknym językiem dla dzieci. No, niestety to umiał. Umiał. Ja zawsze słuchałem go. Jak ty to potrafisz to przetransformować na język dzieckowy, ja to mówię. Mówi, no słuchaj, no tak to wychodzi, no. Panie doktorze, jeżeli pan pozwoli i przez te kilka miesięcy, aż do zakończenia filmu, będziemy się spotykać, czy będziemy relacjonować to, co dzieje się na planie, co dzieje się z filmem i co dzieje się w ogóle, będziemy też przytaczać, tak wczoraj z Anią, żeśmy rozmawiali, przygotowywać się do spotkania z panem, będziemy też przytaczać takie ciekawostki, bo one też mają swój taki, no, taki smaczek. To też warto pokazywać. No, to jedzenie na Kozłówku i ta przeprawa przez tą białą opisana przez nie utkwiła rzecz niesamowita. Szpital w Warszawie i jego mama, która... To był dla mnie to jakiś cud nieprawdopodobny. Tak, to są rzeczy,
koncert w Rydnicach, o którym pan doktor wspomniał. Jest wiele, wiele takich rzeczy. Tak. To są piękne, piękne rzeczy i to też chcielibyśmy u nas. Znaczy, jak najbardziej, pokazać. Gdybyście tak kiedykolwiek chcieli tą bajkę wydrukować, ale to tylko nie wiem, w którym momencie to zrobicie, to nie ma problemu żadnego. Dziękuję. Nie ma żadnego problemu, czyli mówię tutaj, by trzeba było tą grafikę tam dołożyć, bo tamto wydanie, to jest każda strona, to jest jedna strona. I tam jest tych wydań parę, no bo to jest dość długie, ale bez ptaszków, bez tego typu. A te ptaszki są najważniejsze. No także tak. Jakbyście tam znaleźli grafika, który by wrzucił jakieś takie ptaszki, które by to urozmaiciły, bo o to właśnie chodzi. Bo w tym oryginale są tam ptaszki, tylko jest taka trochę amatorszczyzna. Ale jest. Gdzie, który jest? No. Także tutaj mówię, ja wam to, jak to się mi puszczę, jak tam uważacie państwo, że w pewnym momencie to będzie można w ramach urozmaicenia, tylko że to za jednym zamachem nie pójdzie, bo to jest tego trochę. Ale to dzieciaki będą miały. Ale oczywiście. I to też jest następny przekaz do dzieci. Tak. Pan pułkownik Jerzy Patkiewicz, że nie tylko pisze bajkę dzieciom. Piękne. Tak. Także jest załatwione. Uważam, że to by należało zrobić. No. Dziękujemy. A w ramach takiego podziękowania taki drobny upominek proszę od nas przyjąć. Pamiątkę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za przyjęcie mnie i mam nadzieję, że to jest dopiero początek. My też mamy taką nadzieję. Na pewno. Niech się darzy. No i prowadźmy dalej ten wóz historii. Dla dobra Polski, we właściwym kierunku. I we właściwym kierunku. W kierunku chwały. Także no mam nadzieję, że to się nam uda. Dziękujemy pani doktorze. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.